Śląsk od zawsze miał kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Przemysł ciężki i górnictwo niestety zniszczyły środowisko. Problemem jest też przestarzała infrastruktura i zacofane technologicznie fabryki. To wszystko zmienia się dzięki programowi dla Śląska, który współfinansują między innymi fundusze europejskie. Na rozwój regionu wydano już 48,5 miliarda złotych, które zostały zainwestowane w poprawę jakości powietrza, elektromobilność, zdrowie czy nowe drogi. Wszystko po to, by Śląsk mógł być nowoczesnym, innowacyjnym i czystym regionem. Jesteśmy pomiędzy Bytomiem a Chorzowem. Tutaj przylegają jeszcze Piekary Śląskie. I to jest miejsce zwane Żabimi Dołami. W tym miejscu udało się stworzyć taką enklawę przyrodniczą. Jest to unikatowe w skali Śląska. Po ciężkim przemyśle, który tu był, nastał okres ekspansji przyrodniczej. Dziś mieszkańcy tutaj mogą odpocząć, oglądać fajne zwierzaki. Największym hitem żabich dołów zdecydowanie są ptaki, które są bardzo rzadkie w skali Polski. Żabie doły były początkowo takim zapomnianym miejscem, które przyroda sama zagospodarowała. Rozwinęły się tutaj szuwary, które były świetnym miejscem do gniazdowania ptaków. Jedynym gospodarzem, który chciał tutaj coś zrobić, były władze, które nie znały innego sposobu, jak tylko zasypanie tego miejsca, które według nich nie miało żadnej wartości. Rewitalizacja żabich dołów zdecydowanie pomogła przyrodzie. Platformy zwodowane, pływające na powierzchni stawów są świetnym miejscem lęgowym dla mewy śmieszki, dla rybitwy rzecznej. Gmina Bytom wykonała tutaj całkiem dobrą robotę. Udało się nam wybudować sporo ścieżek. Są specjalnie pobudowane miejsca do obserwacji ptaków. Możemy się poruszać po byłych szlakach kolei wąskotorowej. Na zrealizowanie tego projektu pieniądze otrzymaliśmy z Unii Europejskiej. Przy budowie infrastruktury pomogły nam fundusze europejskie, dzięki nim właśnie powstały ławki, miejsca parkingowe, ścieżki, elementy małej architektury, wiaty. Bytom mieści się w ramach programu dla Śląska. Zdecydowanie Żabie Doły nie byłyby takie, jakie teraz są, gdyby nie fundusze europejskie. Na pomysł realizacji projektu wpadliśmy, kiedy okazało się, że możemy zrobić po pierwsze, jak to harcerze, coś dobrego, po drugie, podnieść kompetencje komputerowe. Projekt Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej to przede wszystkim zajęcia w grupach 10-osobowych, 4370 uczestników dla mieszkańców z województwa świętokrzyskiego i śląskiego i jest realizowany z programu Polska Cyfrowa, w tym z programu dla Śląska. Moją rolą w projekcie jest prowadzenie zajęć z kursantami. Dzięki funduszom unijnym został zakupiony sprzęt komputerowy, tablety, laptopy, projektory, routery, rzutniki. Zakupione materiały przydają się w prowadzeniu zajęć. W ramach projektu Polska Cyfrowa ponad 31 tysięcy osób w wieku 25 lat i więcej z województwa śląskiego zostało przeszkolonych z zakresu korzystania z internetu i e-usług. Znakomita większość to są osoby, które mają tą wiedzę, te umiejętności komputerowe dosyć niskie. I tym problemem głównym, który zgłaszają, nazwałbym to oswojeniem się z komputerem, z siecią, z social mediami. Najważniejsze dla nich jest móc porozmawiać ze swoim wnuczkiem, wnuczką, prowadzenie jakichś rozmów z rodziną, która jest gdzieś za granicami kraju. Zależy im właśnie na poznaniu tych technologii do komunikowania się przez ten internet, no i takich podstawowych umiejętności wyszukiwania informacji. Więc dzięki udziałowi w kursie nauczyłam się pisać teksty i już potrafię nawet maila przesłać swoim znajomym, córce, która jest w Italii, także jest to bardzo potrzebne. Bez funduszy europejskich ten projekt nie mógłby zafunkcjonować. Pomysł funkcjonuje znakomicie. Po prostu warto.